W ostatnich dniach w Radomiaku sporo się działo. Po 6 spotkaniach bez zwycięstwa z funkcją szkoleniowca Zielonych pożegnał się Mariusz Lewandowski, a zastąpił go Konstantin Gylka. Nowy trener jest już w Radomiu od niedzieli i przygotowuje zespół do kolejnego ligowego starcia. W debiucie czeka go jednak niezwykle trudne zadanie, bo w poniedziałek radomianie na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 podejmą mistrza Polski Lecha Poznań, który w miniony czwartek odpadł w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy z włoską Fiorentiną. Początek spotkania Radomiaka z Lechem 24 kwietnia o godzinie 19:00.